Witam z tej strony Apple, witam w kolejnym raporcie taktycznym. Jest z nami Sram Hajsem, czyli koleś, który podpierdolił mi dżunglę i dziwi się, że kolosów. Jest ze mną także Mumbra. A dzień dobry. Gramy sobie 3x3, czasem takie raporty taktyczne oczywiście będę dawał, bo chcę placementy rozegrać. I tak, gram sobie Velkozem, na pewno się nagrywa, zatrzymaj nagrywanie, tak, na pewno się nagrywa. I co do czego, po prostu, co? Ej, nie, wiesz co, przez tego twojego brąza dostajemy jakiś dziwny gracz, przecież Lulu jest chujowa na tą mapę. No to się ciesz, będziesz miał zwycięstwo, Primader rozegrasz. Jakiego brąza, nie obrażaj mnie, to, że mnie tam wrzuciło, nie oznacza, że będę słaby. Kapa. Ej, nie mówię, że będziesz słaby, tylko mówię, że masz brąza. I w brązie też reliki kupują? Nie, to w goldach kupują reliki na dżunglera. To słabo trochę. Ja w brązie już bym kupował, tryhard full. I ona mnie gryzie. Nie trafiło mi z kulol. No i oni źle zagrają. Kupi reliki i morda traci na tym YOLO. Chociaż nie, morda może grać z relikiem, zależy jaka postać. Bo na przykład jak Grzesiu grał Rengarem, to nie warto tracić. Czemu ona chce shielda? Co? Ej, oni są jak coś drunk, mówię ci. Też tak myślę. Na razie jedź ją, po prostu. Nie pojadę ją na razie. Przed trzecim levelem nie pojadę Lulu. No co ty, tym bardziej, że ona ma shielda. Patrz. No, jak to mówisz? Mówisz, że brąz i słaba jest. Ale jest słaba na tą mapę, ale to nie znaczy, że pojadę ją na linii, kurna, przed trzecim levelem, jak nie mam całego combo. Spokojnie. Trochę myślenia. Bez nerwu. No i chuj, straciłem. Dobra, mięka. Mistrzu, o, co? Mistrzu Lola. Main w łapie. O, ci chuj. Zniknęli gdzieś wszyscy. Prawie mnie Lulu rozjebała, bo zobaczyłem na nocturne i dostałem w pierdol prawie. Dobra, zniknęły szeny i inne pierdoły. Dobra, i znowu są na topie. I widzicie, już po tym, że tak powiem, trzecim levelu już zaczynam wygrywać nad nią. Gdyby mnie nie obiła, ja już bym miał tutaj tego. O kurwa, myślałem, że ona zostanie w tej krzywej. O kuźwa, ten morda bije. Dobra, chuj. Dobra, spokojnie. Miss. Ona teraz powinna mnie ruchać jak chce, nie? Dlatego, że ja zmarnowałem spele, ale nie. Po co? Jak ona nie wygra w early, to ona nie wygra w ogóle. Na razie to mnie rucha ten pieprzony... To szybkie gówno jest. ...Mordekaiser z szenem. To jest takie wkurwiające. Ma w chuj slowa. Ma w chuj slowa. W chuj ratuje komuś dupę, nie? Ale to nic nie robi poza tym. Dlaczego ty jesteś taki wulgarny? No bo to jest mały... Patrz, to jest mały wkurwiający skrzat. Ja nie mogę tym trafić. Dobrze, ale... Dlaczego tak przeklinasz, kolego? Bo mogę. A nie powinieneś. A co? Bo oglądają mnie dzieci? Co? A dlaczego ty obrażasz swoich widzów? Nie obrażam swoich widzów. Obrażam twoje myślenie. Co? Uważasz, że moi widzowie to dzieci? Czy może jeszcze smarkacze, co? Czy od razu powiedzieć? Nie powinni się od ciebie uczyć przekleństw? Ale... Kurwa. A ma pan dowód? Nocturne bije się z szenem i przegrywa fajta. Poszedł pod pioruny. LOL. Narzeka LOL, zostało jej 10 HP, serialnie? Dobrze, ale uważajcie. Nigdy. Muszę mieć szóstkę, wtedy będzie o wiele łatwiej. No zostań tu pacanie, tu zaraz jungler przyjdzie. Dojebiemy ich. No mówiłem, no... Co za... To się nazywa jungler, nie? Ale on ma pioruny, stary. Ale bo siedzi jedno, które nam pod pioruny, przynajmniej na piątkach. Przynajmniej na piątkach i to bez kappy. A nie Fervor? Co, na nokturnie? Ty chyba mówisz o starym nokturnie pod attack speeda. No. A teraz się idzie go pod bursta, żeby zburstować, kurwa. A później taki ginie w sekundę. No i co, ale masz z każdego nafidowanego ściągasz na combo. Tanka też? Tak, wszystkich. Jak idziesz pod full tenacity? Tenacity, kurwa, znowu pomyliłem to. Jak idziesz full letality, to myślisz, że co, że nie ściągniesz nawet tanka, jak masz 100 przebicia punktowego? Nocturne, kurwa, no puszują mnie kościół.
Typ już 3 razy mógłby zgankować mnie tak, żeby byłoby easy. Ale rozumiesz, on jest main jungler, ja nie wiem co on w tej dżungli robi, chyba pierdzi w bąki albo czeka na środku na plusa, nie? Bo tą dżunglę robi się w chwilę i się nie ma co robić zawsze w tej dżungli, nie? A on sobie siedzi w dżungli i tyle, nie? I tyle go widzę. Ja nie rozumiem, nie? Niech ktoś mi napisze w komentarzu co on robi. Dobra, na razie ich taktyka jest taka, że idziemy wszyscy równo z farmą. Nie przegonili. Niby dżunglera naszego przegonił. Kto nie przegonił, ten nie przegonił. Zobacz na farmę Lulu. Ale nie mówię o tym, że ja łączę siebie z Nocturnem kontra ich double dżungla, patrz, nie? No, tak. Mhm. Ajajaj. A nie powiesz, że ja wygrałem linię, bo mam 2 razy więcej farmy, tylko po prostu mówisz, że idziesz porówno, tak? Oj, smutno mi z tego powodu. Ale ty pragniesz być chwalony. No tak, no, kurwa, halo, chwal mnie, daj mi łapkę w górę za to i że wykaruję ci gierki. Łapkę w górę i nawet stworzę nowe konto i skopiuję twoje wszystkie filmy. No i reklama, będę... halo. Będę mówił, że to wszystko jest moje. Dobra, gdzieś zniknęli frajerzy. Co ty, Apollo się nie da sklonować jak logopedy. Właśnie, w ogóle, wiecie co jest zabawnego? Znalazłem konto na YouTube, który... centralnie 600 filmów Logusia kropka w kropkę skopiował. Jego filmy przyczynił na swój kanał z miniaturkami, tytułami i wszystko identyczne, nie? Napiszesz sobie Szako Poradnik. Szako Poradnik sobie napiszcie. I tam jest taka... Czekaj, a w sumie Jolo. Dobra, po co o tym opowiadasz, niech sobie sami zrobić. Szako Poradnik i weźcie data przesłania od najnowszego, nie? I będzie taka miniaturka na... Cheat. Co to jest? Dawać. Łoci chuj. Więcej. Dobra, zjebałem faktycznie, zjebałem. Ogólnie powiem tak, że od najnowszego, tam jest taka miniaturka, taka ze znaczkiem brązu, nie? I sobie zobaczcie, ja jak to zobaczyłem, to się uśmiechnąłem, muszę przyznać. Ja powiem tak, że mnie zdziwił bardzo jebnięcie Mordekaisera. No jebnięcie ma niezłe. Ale co do czego tu ten, to właśnie, jak wam będzie się podobać, to możecie zostawić ocenę jakąkolwiek. Nie tylko łapkę w górę. I jeszcze na dodatek możecie wejść w linki w opisie, bo muszę pamiętać, zawsze zapominam na środku o tym. A przydałoby się to pamiętać. Lulu do mnie przyszedł. Lulu SS w ogóle, może być na topie, uważaj. No co ty nie powiesz, normalnie właśnie się z nią wracała? Tu była i pewnie zawróciła. A jeszcze info, ten widzisz Nocturne idzie pod atak speeda, to będzie takie połączenie kurwa. No to czemu on pod pieruny poszedł? Co? Ale itemkę na dżungli pod atak speeda, to jest okej. Okay. A nie pod AD? Nie, pod atak speeda lepiej szybciej farmisz dżunglę i ten, i szybciej autoataczkujesz. Ale on w sumie stara hajsem, to wiesz, tam sobie zbiera szybko. No tak. Ale nie, idzie się pod atak speeda item, a potem się idzie full letality, czyli tak jak w ADC teraz w tej mecie, czyli lecisz te 3 itemki z letality, a czyli potem nie sobie mam budujesz... nie mam ulta, dawaj Velkos. Budujesz coś tego, coś pod damage albo... Ej, no dawać no! Dobra, trzeba go przeatakować. Ja nie mam... Nuk, jeśli tego to... XD. Czemu Lulu użyła ulta na siebie? Nie wiem, Mordekaiser powinna zultować. No jakby zultowała Mordekaiser, byśmy mieli problemy, dlatego ultowałem w nich, nie? A patrz, Lulu się zaczęła ultować. Nie wiem, jak odpaliła się jakoś ten brąz jeden. Zaraz będzie report Lulu, zobaczysz. Dobra, pchnij tam bota, a ja poczyszczę dżunglę. Nie, gościu, nie gridujemy za nim. Gridujemy, go, go grid. Go grid, no halo. Push. Co za tępy. Dziurawy. Co ja ten pył? Bobi. Żadne push, żadne gridy. On go grid! Musimy przypuszczować ich. Go grid! Żadne pusze, go grid! No kurwa, XD. Będziemy się bawić, kurwa. No i znowu mi muchy owocowe latają tutaj. Do czego wy, kurna? Do gówna lgniecie, czy do mnie? Już pod Redemption Shen idzie. O chuj, znowu mi... Uważaj. I znowu mi uciekła na low, jakie to smutne. Wiem, bo mnie Mordekaiser może na samego ulta ściągnąć. Albo wezmę potka i spuszuję jeszcze to. A, wiedziałem. W
Serio? Echo poszedł pierwszy? A, ten item to dżungla. Dobra, przepuszczamy. Ona straci farmę, albo on czas, więc teoretycznie na plus, nie? Mumbra, kieruj mnie. Oczywiście. Nie wiem, ja mam 3 asysty, smutno mi się robi, wiesz? Jak to widzę. Bo wy się klepiecie beze mnie, ale ja jako jedyny mam farmę z platyny, a nie tak jak wy, słabo jakąś, kurna, z farmę. Nie potraficie farmić. Słabe gracze, report i tyle. Gdzie wasza farma? Ty grałeś na samą Lulu. Grałem na dwóch, co trochę. No ale taktyka z relikami wygląda tak, że oni szybko puszują lane'a i robią elo, nie? Nie, to nie było taka taktyka. Oni siedzieli, aż nie pchnęli do końca. Bo są debilami, bo się szybko puszuje. Czemu nie podejmujemy? No go! No, kurde. No, go. Którą ty debilu. Go, 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 go! Nie, za dużo for me. Cofnij. Apol. Kurwa, jakbyście weszli, to byśmy zabili. Tak, wyłożyliśmy. Słabe gracze i chuj to moje jest za karę. Proszę w komentarzach powiedzieć, czy ta akcja by była udana, czy no jasne, że byłaby udana. Patrz, Lulu, to jest czekaj, Lulu. Czekaj, zrobimy ją, tylko czekaj, daj mi chwilę. I chuj asysty nie dostanę, XD. XD! Zajebałem jej całe życie. Nie, asysty nie dostanę. Akcja została udana. Kurwa. Morda na tyłach. Cofaj. Kurwa! To żeś powiedział. Teraz poczekaj. XD. XD, co ja wam tu pokazuję? To nie jest gierka, 0 do 9. Co jest za close gierki? Chciałem wam dobrą gierkę pokazać. Wszystko wina Mumbry. Ja se wypraszam. I tyle. Teraz zobaczmy, że jest dobrym junglerem. Bez kapy! Bez kapy! Bez kapy. No i już wiemy, że to Polaczek to była na walko czy. Ja, ale sam jest Polakiem, wyjebane. Co, ma 4.05 i mówi, że jest dobrym junglerem i idzie pod kurwa króla z piorunami. Ja pindolex. Daj mu spokój, on jest tak. No kto idzie nocturnem w tych czasach pod króla, a co dopiero pod króla jak ma się pioruny? Jak pioruny są zależne od twojego maksymalnego AD. Trochę. Głupie. No i my, tak się spoko. Ja mam taką defensywną sukę, kilka razy ją prawie zabiłem, ale nie. Chodź mordę Kaisera, pa jak go zmiecimy za chwilę. XD. O chuj, on mnie zlutował. Ja mu nic nie zrobiłem jeszcze. Łatwo. Ona myślała, że mnie pokona. Myślała, że mnie pokona, rozumiecie to? Co za arogancja. Ten typ o trochę za bardzo agresor. XD. Co ty Nocturne robisz? Serio? Zlutował tak blisko? Jaaa! Dobra, nie rozumiem typa. Serio? Wieża, proszę cię. XD! I znowu mi ludzie na low uciekają, no co za pech. I następny, go następny, wymieniajcie się tu kurwa. Uciekają na low, bo to low elo. Nie było śmieszne, dobre. To było żałosne. Ja się uśmiałem. O chuj. Jaj, Nocturne przyjdzie mi kurwa zapierdolić killa. Bo to Nocturne pen! No, kurwa, wchodzisz dobra, pod tą wieżę czy jak? Dobra, kto pierwszy wyjebka robi ten... No wchodź kodek. No! Jaki down! Gdzieś poleciał.
Idę awk. No to report. Dobra, spierdolę. Mogliśmy ją zabić. Nie. Ja bym ulta nie użył tak słego w nie wtedy. Ale nie. Oni widzę, że poszli jakąś taktyką pod Mordekaisera typu shield. No wszędzie, i ale... zobaczyć, co będzie mój Mordekaiser w lejcie robić, jak on ma prawie no tyle farmy, co ja. To skończyć jak najszybciej. Ja znam tu gry takie dłuższe i to nie wychodzi za dobrze. Dobra, ty puszujesz, to ja też puszuję, nie? Jakby co? No to hard. To dobrze, że chociaż wiesz, że chodzą szybko. Dawaj, go wieża, go wieża, go wieża. Ja na razie mordę zrobię solo, ale no... Lulu gdzieś znikła, ale ona chyba wróciła, bo miała mniej niż połowę życia. Many nie pamiętam, ile miała. Mordekaiser się leczy, tak? Z czegoś? Tak, chyba jak... nie, chuj wie. Ty masz Morello, ale ja chyba zbuduję ten na głębokie rany też. Ja nie wiem, czy się Mordekaiser leczy. Ja Morello nie kupiłem dlatego, że ktoś się leczy. Ja kupiłem Morello. Ja kupiłem Morello dlatego, że dwa spele i ja nie mam many. Ale mu... No wiesz, ja nie powiedziałem, że kupiłeś po to, tylko że masz Morello, czyli już się przyda w razie czego. Hey, Lulu. Tankuję. Go! Łatwo. A pulpen! Łatwo, łatwo tylko tyle powiem. Napiszcie im. Łatwo! A pul, chyba nie będziesz miał co renderować. Ale ja tego nie renderuję, ja Lola nie renderuję przecież. Na ogół nie będziesz miał dużo do... No jak 18 minut, to jest normalny meczek 3x3, co ty chcesz? Dobra, dobra, dawaj, lecimy. Do 20 minut trwa. I ucieczka. Jaka ucieczka? Go! Chodź! Nie, ni. Wrócimy po item i będzie akcja. Jeszcze chcę kiedas poprawić. Pieprzony tryhard. Nie, to chyba ja jestem tryhardem, bo na bazę. Na bazę! Na bramę. Push the wall. Hold the door, hold door. Dobra. Dobra, przynajmniej Rabadona kupiłem i mam te 300 AP. Teraz będę na kurwie jak szalony. Złotko. Popatrz go, jaki szalony. Bo ja mam największą farmę w grze, ja jestem tutaj, widzicie, pro player, a nie jakimiś zbrzami gram, kurde. Powtarzam, grałeś na Lulu. Z zasięgiem. No i co? Ja grałem na Mordę i Shena, którzy nie umieją stosować taktyki dżunglerowskiej, czyli siedzą więcej na topie niż w dżungli. No bo są debilami! To ja wiem. Jak siedzą na topie, to ty idź do dżungli, jebać nocturna. Mogę ci. Mogę cię spuszować. Widzisz, kuźwa, te farmy na strzała bierzesz całą, no to kurwa. No teraz aktualnie tak, ale wtedy miałem problemy. Ej, tu coś było. Co, Lulu gwałt? Nie, coś było ze smite'em. A Lulu patrz, raczej smite'a nie oni ma. Są pchani. Więc tu są trzech normalnie blisko. Oni cię widzą, mają nad tobą czarne oczka nienawiść. Co no jest dobra, nad tobą też. No to idziemy tam. Pomogę ci. Pomogę cię spuszować. Nie dalej, kurde. Dobry push. Ej, go! Ja jebę. A. Mój kill! Mogliśmy Shenowi pozwolić się tepnąć, a nie zabijać już tego. No właśnie, dlatego czekałem. Ja przestałem go bić wtedy. A. Nie przesadzajmy aż na to, bo nie chcę stracić perfekta. Popatrz go. Ej, no laser mi nie skręcił. Destabilizacja lasera spowodowała nieefektywną akcję. Bicie, no halo. Popatrz. Są takie lousy. Ej, ona mogła dać się trafić, to by umarł, ale ja też może bym umarł. Pomogę ci puszować. Push the wall. 3, 2, 1. Mamy cię. Właśnie po to jest kolosu. Łatwo.
Dobra, ja bym teraz się może wycofał, bo oni się zaraz porespią. Nie, no, diehard. Oni się zaraz porespią i mają itemy, ja nie mam życia i many prawie, pierdolę to. Jestem magiem. Cofnijmy, chodźmy. Jestem magiem posępnego czerepu, a duża pała się sama nie kupi. Patrz, jak się wibruje w górę. Bo ty wibrator, ty lubisz takie zabawy. Halo. Proszę mnie tutaj nie oskarżać o takie brzydkie rzeczy. Patrz, co kupiłem, dużą pałę. Gwałcisz małe dzieci. Dobra, nie, nie będę czekał 60 golda, wyjebany. Patrzcie, widzisz moje macki, a chcesz je w odbycie? Chciałbyś. Moja pupcia tylko do strony. Ja zsunę już do ciebie, wpierdolić ci. O ty kurwa dziad. Ja się cofam, może pająka byśmy zrobili i skończyli. I my, kuźwa, wincy życie. Oni muszą defować, abym pająka zrobił. I to bez kapy! A, jeśli chodzi o głębą masterki, no to Colossus jest teraz spoko, jak właśnie idziesz tankiem, bo gra... Mam kul. Zacznijcie tak, to robić, ja przepuszuję bota. Nie, więc gra się nie przyda, gra jest spoko na tanków bez lifesteala w ogóle. Zróbcie tego zjawę! Tego zjawę. Dobry gracz Apple! Ja tu trzech mam na głowie. Wszyscy są u mnie. Dacie radę, powinniście dać. Nie, no dobra, schodzi nawet. Ej, górny inkubator się zrespił, co jest grane? To pójdziemy tam. Smajtuj to gościa! Robimy golemy i smajtujemy żabkę. Ale te miniony są mocarne. XD! trafiłem go z E i musiał flashować. Prowokacje, masturbacje... Ja tutaj solo na trzech, weźcie idźcie, a w którym niepotrzebni jesteście. Tak. Ej, no myszka mi coś szwankuje, o co chodzi? O, popatrz go, jakiś szalony. Ej, to... Stram hajsem mam na plecach. To bez kap... No co ty, Nocturne? Ja jestem w tylcu. Ja nie mam many, ja mam trochę problematyczne życie tutaj. Ja tak trochę hapa, więc... Spuszczajcie ten inkubator, o co chodzi? Czemu wracasz jak ten, jak... A ja mam mało życia. Ale inkubator. Ja cały czas tu na bocie jestem z Lulu. Nakurwiamy się tu. To mnie pasi. Dobra, Lulu nie ma flesza. No tak, takie gry to mi paszą, takie... O ty kurwa! Gdzie? Łatwo KS-y. 0,20! Tak tylko tak to wyjdzie i tak... No dobra, damage'a nie pokazuję, bo wiadomo kto miał największe, czyli pan Wojtek. Ale dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to możecie zostawić łapkę w górę, byłbym wdzięczny. I do widzenia! Pa, pa!